Rozmowy o kinie na kanapie Knapa w Multikinie. Grzegorz Małecki na kanapie. Grzegorz Małecki, który przed chwilą przyznał, że nie lubi wywiadów, dlatego tym bardziej cieszę się, że jest tutaj, choćby na chwilę. Nie, do, Witam nie to, pana. że nie lubię wywiadów. Dzień dobry po pierwsze. Dzień dobry. Ja bardzo wywiady lubię oglądać i czytać, tylko nie lubię ich udzielać, bo wydaje mi się, że nie mam absolutnie nic ciekawego do powiedzenia i to naprawdę nie jest kokieteria. Zresztą zaraz sam pan zobaczy. Znając pana różne wypowiedzi, obserwując pana media społecznościowe, mam wrażenie, że akurat jest pan. Przykładem takiego aktora, który właśnie ma bardzo dużo do powiedzenia i to nie jest takie oczywiste wbrew pozorom. Dlatego, dlatego pomyślałem, że byłby pan wspaniałym gościem, zwłaszcza w, w kontekście filmu, o którym za chwilę sobie porozmawiamy, no, to się okaże. <grych> Dobra, sprawdzamy to. Film Babies, Andrzeja Saramonowicza, to już jest. Kolejne pana spotkanie z Andrzejem Saramonowiczem. Co was do siebie przyciąga nawzajem? Tak, my się znamy, kumplujemy, przyjaźnimy od wielu, wielu lat, i przyciągnęła nas do siebie słabość do tych samych trunków, tak, na początku. Faktem jest. Czyli. Y nie, nie, no tu nie będziemy reklamować zdrowego, niezdrowego, niezdrowego dobra, trybu słusznie. życia. Słusznie. Tak? Sporo się <laughs> o tym <laughs> ostatnio mówi. Tak, tak, to prawda. Natomiast ostatnio od trunków obaj odeszliśmy, ale to wcale nie rozluźniło między nami więzów. Zrobiliśmy rzeczywiście dzięki temu, być może, wspólnie film Babies, który właśnie wchodzi do kin. Kolejna komedia. Andrzeja Saramonowicza, ale taka komedia powiedziałbym trochę nietypowa, to znaczy wymykająca się standardom i konwencjom. Wydaje mi się, że to jest taki film, którego jeszcze w polskich kinach nie było, ponieważ jesteśmy przyzwyczajeni raczej do komedii albo romantycznych, albo takich, no, ultra po bandzie, które mało śmieszą. Natomiast tu jest, powiedziałbym, taka Komedia z, z taką delikatną, dramatyczną wkładką, lekko wzruszającą, subtelną, nostalgiczną może nawet trochę. Aczkolwiek nie unikamy tutaj oczywiście, no kto zna twórczość Andrzeja Saramonowicza, ten wie, że ma pazur do satyry i lubi takie przerysowania takie ostre diagnozy społeczne. Także tutaj też możemy się tego spodziewać. Mówił pan o nostalgii i takich tak. ciepłych tonach w tym filmie, ale ja bym chciał jednak zacząć od tego pazura, który też jest ewidentnie w tym filmie. No Powiedzmy może tak w skrócie, o czym ten film jest. No, on opowiada o parze 40 latków, myślę, tak. że którym rodzi się drugie dziecko, wpadka. Nie planowali tego. Tak, tak. I to dziecko przewraca ich życie do góry nogami. I... To powiedział pan, że takiego filmu w polskim kinie jeszcze nie było, to ja myślę, że właśnie dlatego nie było tego, takiego filmu w polskim kinie, ponieważ on pokazuje takimi taki momentami wręcz brutalny sposób, jak wygląda życie z dzieckiem. No, każdy kto ma dzieci, ja mam dwójkę, ten wie, że wychowywanie to, to jest bardzo, bardzo trudna, mordercza. Wykańczająca nas nieraz sprawa. No i tutaj rzeczywiście Andrzej Saramonowicz namalował taki obraz pojawiającego się dziecka. Obraz nieprzesłodzony, nie taki cukierkowy, do jakiego jesteśmy przyzwyczajeni, że oto mamy śliczne, słodkie bobo. No to, to, to dziecko to jest właściwie jakiś koszmar, który się pojawia w życiu dwójki bohaterów i muszą stawić temu koszmarowi czoła. Tym bardziej, że jak pan przed chwilą wspomniał, no to dziecko jest nieplanowane. To jest wpadka. Nasi bohaterowie po prostu wylądowali w sypialni na imprezie u swoich znajomych i 9 miesięcy później mają tego efekty. Tym bardziej, że mają już właściwie życie ustabilizowane. Wydaje im się, że wszystko już jest na jak najlepszej ścieżce do emerytury, a tymczasem aż tu nagle ten. Dla mnie bardzo ciekawy jest ten moment, że możemy już w kinie opowiadać o tym, bo przez długi czas mam wrażenie było coś w rodzaju takiego tabu, że nie mogliśmy w ogóle mówić o tym, no właśnie tak jak pan przed chwilą powiedział, że dziecko to jest mordęga. to jest dla mnie bardzo odświeżający punkt widzenia w tym filmie, rzeczywiście. No może nie tyle odświeżający, co wreszcie prawdziwy, mm -hmm. po prostu. Mm -hmm. Ja zresztą bardzo się cieszę, że w, w kinie, w, w teatrze, w ogóle w sztuce pojawia się coraz więcej takich tematów, no, które. No odczarowujemy, to są kwestie i seksualności, i kwestie obyczajowe, a tutaj mamy też kwestie właśnie narodzin, narodzin dziecka, no, że to nie jest żadna gwiazdka Betlejem i, i tak dalej, tylko, ani bajka, no, tylko to jest to jest wojna po prostu. Na początku, w ogóle tego filmu, mamy w tym filmie dużo takiego spięcia między bohaterami głównymi, czyli panem i właśnie pana partnerką. No to są takie momentami karczemne kłótnie. Myślę, że dość w sumie realistyczne, tak naprawdę. Ale zastanawiam się też, na ile w ogóle pan jako Pan jako po prostu identyfikuje się jakoś w ogóle z takimi postaciami, w sensie? Na ile wydaje się panu ten obraz w ogóle bliski rzeczywistości? Świat mężczyzn i kobiet, tak jak on jest pokazany w tym filmie? Zacznę od tego, że ja w ogóle staram się nigdy nie identyfikować z postaciami, które gram. Postaci, które gram, to są postaci, które gram, a ja to jestem ja. Tam jest praca, tu jest życie. Natomiast, no. Kto z nas w związku nie przeżył chociaż raz jakiejś dzikiej awantury? No, nie no może są tacy, rzeczywiście. Ja ich nie spotkałem. W związku z tym wydaje mi się, że tutaj też dotykamy jakichś takich spraw, o których się, o których się nie mówi, że jednak nawet te związki, które pozornie wyglądają na idealne, gdzieś kryją w. Swy, jakieś tajemnice i tam pod spodem dzieje się bardzo 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 dużo no i też nie wstydziliśmy się tego pokazać Andrzej Saramonowicz w ogóle lubi takie konflikty damsko-męskie większość jego filmów jest, jest w ogóle o tym on można powiedzieć specjalizuje się w tematyce konfliktu Płci. No i tutaj dostajemy ten konflikt, ale w zupełnie nowej, nowej odsłonie. No bo to nie jest tak jak w testosteronie, że to jest po prostu taki męski punkt widzenia, który jest zakropiony mocno alkoholem, bardzo celny i błyskotliwy niezwykle, ale jednak męski. Albo taki jak jest kobiecy z Ladies. Tutaj mamy rzeczywiście konflikt na talerzu. Kobiety kontra faceci, faceci kontra kobiety. Mm -hmm. yy, ale, was... ale z drugiej mm -hmm. strony, tak naprawdę yy, ta historia jest gdzieś też o tym, że pod spodem, pod tym wszystkim są niezwykle yy, prawdziwe dojmujące uczucie jest tak naprawdę miłość, bo w sumie jest to film o miłości i to o czym powiedziałem wcześniej, że ta, te, to, to dziecko, które się pojawia, jest w jakimś sensie potworem, przecież to dziecko też jest najukochańszym dzieckiem na świecie, jest kochane. Strasznie mi się też w tym filmie podoba, że może w przeciwieństwie do poprzednich filmów Andrzeja Saramonowicza, tutaj ta postać tego mężczyzny jest bardziej może wielowymiarowa. Mhm. W tym sensie, że to nie jest właśnie tylko taki, no, taki facet-facet, mhm. ale jest to też ojciec, jest to też pracownik, pasjonat. Myślę, że to może być w ogóle jakaś suma bohaterów z poprzednich filmów Andrzeja Saramonowicza, to znaczy to jest facet już po jakichś przejściach, trochę pokiereszowany, on wyrósł już troszeczkę, chociaż nie do końca z tych krótkich spodenek, w których biegali na przykład bohaterowie fantastycznego zresztą testosteronu. Tak, i tutaj to jest ciekawe, bo Andrzej wyposażył już na etapie scenariusza tę postać w taką ogromną dozę czułości. To znaczy, on nie jest maczystowski. Mhm. To jest facet gdzieś który się pogubił i wydaje mi się, że dzięki temu on może być niezwykle bliski po prostu wielu facetom w naszym kraju. Tym bardziej, że wielokrotnie, nie będę oczywiście zdradzał co, opowiada też o, o polskim wychowaniu, o tym w czym dorastał, z czym się musi jako mężczyzna borykać. Jest zresztą coś takiego, że w tej chwili wszyscy to czujemy XXI wiek 2022 rok jest i chwała Bogu, zresztą i słusznie, jest absolutnie czasem kobiet. Mężczyźni mogą, mogą odczuwać pewnego rodzaju pogubienie to znaczy, muszą siebie zidentyfikować na nowo swoją tożsamość. Zarówno mężczyźni dojrzali, jak i y, młodzi chłopcy. Troszeczkę nie nadążamy za kobietami, to znaczy imponują, no. są fantastyczne i to cudowne, że walczą o swoje prawa i że prą do przodu. Bardzo trzymamy za nie kciuki, ale faceci gdzieś się wydaje mi się pogubili, zostaliśmy w tyle. I taki nasz bohater w tym filmie troszeczkę jest. On się trochę pogubił, trochę nie, nadąż nie nadąża za swoją ukochaną. No to też mam takie poczucie i mam wrażenie, że ta bohaterka absolutnie wie, czego chce. Jest tak. takim taranem momentami, który no, uderza właśnie w bohatera, którego pan gra. I pana bohater, tak jak pan mówi właśnie, jest taki pęknięty, nieco neurotyczny. Mhm. Raczej ustępuje, niż atakuje, chociaż no w pewnym momencie też oczywiście wybucha. No, on wie, że zaatakować nie może, bo oberwie bardzo mocno w łeb i zresztą parokrotnie obrywa. Gdy oglądałem ten film, to cały czas mi przy... Przychodziło do głowy skojarzenia z filmami Koterskiego. No, Posać Adasia hmm. Miałczyńskiego, takiego właśnie neurotyka. Zresztą pewne takie powracające wątki. Chopin, nawet z hmm. filmu hmm. Dzień Świra, się tak. powtarza tutaj. Czy to był jakiś taki, myśli pan, świadomy zabieg? bo Czy wy o tym rozmawialiście? Jako... Powiem szczerze, nie. Nie inspirowaliśmy się innymi filmami. Jeżeli padały nazwiska jakichś reżyserów. Ale to też w bardzo niezobowiązujący mm. sposób, to to był na przykład Woody Allen. Natomiast jeżeli komuś się ten film kojarzy z dniem świra, tak jak panu, to wydaje mi się tylko, tylko dobrze, to znaczy, na, należy się cieszyć, no bo to jednak, jednak klasyka, i taki no, jeden z najważniejszych filmów ostatnich kilkudziesięciu lat w Polsce. Więc jeżeli gdzieś możemy dołączyć do tego grona, albo przynajmniej do skojarzenia z Dniem Świra, to absolutnie bardzo, bardzo, bardzo się cieszę, ale mówię, nie, takich, takich rozmów, że, że robimy Dzień Świra 2, nie było. Zapewne nie było. Niesamowite, bo Nawet na poziomie języka, albo Były, albo były takie, mm -hmm. ale, ale mnie o, o, ominęły, albo y, na chwilę wyszedłem na papierosy. <grytanie> to może Andrzej Saramonowicz jeszcze o tym opowie, tak. bo to jest rzeczywiście bardzo bardzo ciekawe. A jest jeszcze też taka kwestia, która mnie bardzo ciekawi, bo pan jako aktor czuje się bardziej takim aktorem teatralnym czy filmowym? Bo jest pan członkiem Zespołu Teatru Narodowego już od, od wielu, wielu lat. I czy taki udział w filmie Andrzeja Saramonowicza to jest taki wyskok, skok w bok od teatru? Jak pan to postrzega? Y Właściwie e, każde spotkanie, czy prywatne, czy zawodowe z Andrzejem Saromonowiczem, jest taką przyjemnością, że możemy nazwać je skokiem w bok. E, tak, no ale ja się czuję, no, w pierwszym rzędzie rzeczywiście jestem aktorem teatralnym. Poświęciłem teatrowi 20-parę lat mojego zawodowego życia. Nawet w tej chwili jestem w próbach do kolejnej premiery. To będzie Mizantrop. W reżyserii Jana Englerta już 10 grudnia, także przy okazji bardzo serdecznie tutaj, tutaj zapraszam. Ja przez te moje. przez pracę w teatrze w zasadzie trochę zapomniałem o tym, że kino i seriale istnieją. I paradoksalnie niezwykle pomogła mi w tym, to znaczy w przypomnieniu sobie o tym, że istnieje coś poza teatrem. Pomogła mi pandemia, kiedy zamknięto mój zakład pracy, i nagle okazało się, że dzwonią, dzwonią, dzwonią. Pytają. I ja wiem, że oczywiście to był dla wszystkich bardzo dramatyczny okres. Niemniej w pandemii, zawodowo, filmowo, serialowo wiodło mi się fantastycznie. No i jedną z tych propozycji. Był film Babies, gdzie mam przyjemność no, zagrać główną rolę męską. Mówił Pan o Twojej właśnie przyjaźni z Andrzejem Saramonowiczem. Na czym jakby polega jakby ta siła tej przyjaźni? Bo zastanawiam się, bo jak zrobiłem sobie taki research na temat Andrzeja Saramonowicza, to też słyszałem, że on bywa na planie porywczy, potrafi kogoś opieprzyć, że bywa na taki na planie czasami e, szorstki. Nie wiem, tutaj nie, nie, nie chcę opowiadać żadnych bajek, może tak się działo na planach innych filmów. Podczas pracy przy Babies atmosfera była wyjątkowa, to znaczy mm -hmm. była bardzo dobra. Nie, że jakaś nie, nie wiadomo jak wesołkowata, ale była bardzo dobra i twórcza. Natomiast to, co łączy mnie z Andrzejem Saramonowiczem, bo takie było chyba na początku mm -hmm. pytanie, i co w ogóle łączy ludzi? Ja uważam, że przede wszystkim poczucie humoru, to znaczy od, od tego się zaczyna. Jak się traci wspólne poczucie humoru, to, to, się, to się kończą związki, kończą się przyjaźnie. Mamy podobnie szydercze i podobnie wisielcze, i dobrze się chyba czujemy w swoim towarzystwie. Mówiąc yy, żarty, których nie wolno powiedzieć na wizji. No, łączy Was też na pewno takie publicystyczne zacięcie. U Pana jakby na, w mediach społecznościowych pojawia się sporo takich. No pojawiało, teraz może troszkę tak, mniej, ale nie, na pewno jest Pan aktorem, który nie boi się mówić. Tego, co po prostu myśli. I wydaje mi się, że często, w, często wielu aktorów pewnie stoi w takim rozkroku, że jak nie wiem nie opowiadają się za którąś z partii albo nie biorą udziału w życiu publicznym, to źle. Jak zaczynają mówić, to też źle. U pana to zawsze była taka. Nawet, czy było to coś, nad czym się Pan w ogóle kiedykolwiek zastanawiał, że może, może być jakaś cena za to? Zacznę od tego, że ja nigdy nie mówiłem w mediach społecznościowych, na kogo głosuję. To ja nigdy tego nie powiedziałem, nie natomiast bardzo często mówiłem, na kogo nie głosuję i <głos> tak. na kogo głosować na kogo głosować nigdy nie będę. No, ja uważam, że. Yy, yy, należy się wypowiadać. Yy, media społecznościowe. Yy, to znaczy, nie, nie bardzo rozumiem moich kolegów i koleżanki, którzy w mediach społecznościowych opowiadają o swoim życiu prywatnym, to znaczy co jedzą, z kim się spotykają, dokąd jeżdżą na wakacje, dzielą się różnymi informacjami na temat swojego życia prywatnego, na temat dzieci i tak dalej. Znaczy wydaje mi się to zupełnie nonsensowne. Nie do końca to rozumiem. To znaczy no okej, okay, no hmm. tak tak tak, lubiono. I ja uważam, że skoro mamy już tak takie silne medium jak na przykład Facebook, Instagram i tak dalej. No to warto od czasu do czasu zabrać głos może na jakiś ważniejszy temat, niż opowiadać o tym, że się zjadło. To i owo. Um, powiem tak. Ja w ogóle mam takie trochę niespełnione. Um, Marzenia dziennikarskie. Ja, ja studiowałem dziennikarstwo przed Akademią Teatralną i zawsze miałem jakąś taką pasję felietonistyczną, którą zresztą spełniam w jednym z, ze znanych miesięczników, w jednym portalu te, teatralnym, no, od czasu do czasu na Facebooku, ale zawsze staram się, żeby to miało jakiś rzeczywiście taki wymiar lekko-satyryczno-ironiczno-szyderczy, żeby czytelnik się po prostu nie nudził. Ten humor bywa taki moment czasami groźny, prawda? Znaczy boimy się czasem właśnie powiedzieć coś mocniejszego, coś bardziej wyrazistego, bo może kogoś urazić. To tak. Moi koledzy i koleżanki po fachu często, ja to naprawdę rozumiem, żeby było jasne, ja tego nie oceniam, często mhm. boją się tego, że jeżeli zabiorą głos na jakiś temat, to coś będzie, pęknięcie na, na ich wizerunku. Uważam, że jest dokładnie odwrotnie. To znaczy, dla mnie ich wizerunek pęka właśnie wtedy, kiedy nie zajmują stanowiska i tym się gdzieś tam różnimy. To znaczy, uważam, że nie można być, kiedy się widzi różne rzeczy. Nie chciałbym teraz się tutaj, mm -hmm. broń Boże, rozpolitykowywać. Naprawdę nie należy nigdy stać z boku, bo któregoś dnia możemy się obudzić w świecie, w którym obudzić nie chcielibyśmy się. A tu nie chodzi po prostu o pieniądze, w tym sensie, że. Nie no, oczywiście. To... Ja nawet miałem takie propozycje, żeby założyć konto na Instagramie. Nie mam takiego konta, Znaczy, mam, ale tam jest jakieś jedno czy dwa zdjęcia, które są wrzucone 10 lat temu, nawet nie wiem co do końca. Miałem jakieś takie propozycje, żeby coś, coś promować, ale czułbym się z tym. To znaczy, jakieś produkty, ale czułbym się z tym fatalnie. Tym bardziej, że tych produktów nie znam. Nie ufam w ogóle. Dużym firmom, korporacjom, i chyba bardzo tak jestem. Z lewej strony mi tu bije serce. Nie, właśnie. Zastanawiam się, czy w tym względzie powiedzmy, aktor. Który nie wiem, jednak żyje bardziej teatrem i ma powiedzmy etat w teatrze, to czy ma dzięki temu po prostu jakąś większą taką swobodę publiczną? Że może jakby może go to troszeczkę mniej kosztować niż kogoś, kto jednak jest uzależniony od grania takiego doraźnego w, w filmie. Nie wiem. Zastanawiam się, czy to jest jakaś taka kwestia. Nie wiem, nie myślałem na ten temat w ogóle. Nie, 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 nie wiem. Nie wiem, aczkolwiek no, wiem, że na, na przykład. Yy jedna z moich znajomych opowiadała mi, że przez swoją dość radykalną i mocną wypowiedź w sprawach społecznych straciła bardzo dużo pieniędzy. Ja mówię, no to fantastycznie, chyba się, się cieszyć, no jesteś kimś. No. To znaczy, że jesteś naprawdę prawdziwą trendsetterką. Ona mówi, no tak, no ale teraz nie mam jak skończyć kuchni, no więc to. No. E już jak kończąc, bardzo mnie tylko tak. jeszcze jedna rzecz ciekawi, bo też słuchałem kiedyś pannego innego wywiadu. To nieprawda, że nie udziela Pan żadnych wywiadów. Jest, zadko, tam, jest tam kilka rzeczy w sieci, ale tam pojawił się cytat z. Nauczyciela, którego spotkał pan jeszcze w szkole teatralnej, który powiedział, że mówiono o panu w szkole teatralnej, że nie miał dobrej opinii, no ale wszyscy wiedzieli, że to jest jakaś osobowość, że jest, taki, że jest pan niepokorny, że jest pan taki pyskaty. I bardzo mnie jakby w tym względzie jakby ciekawi, czy to jest coś, co jakoś dostał pan od rodziców, czy po prostu miał pan taki krnobrny charakter? Z czego to wynika? Jeśli nie jest tak rzeczywiście jak, 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 jak tak mówił, ale mam wrażenie, to, że coś w tym jest. To, 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 to jakieś pomówienie. Nie, ja zresztą z wiekiem staję się coraz spokojniejszy. Ja, może, kronombrny byłem rzeczywiście w czasach studenckich i jeszcze parę lat po studiach. A z czego to wynikało wtedy? Nie wiem, a z, a z czego właściwie wynika bunt nastolatków, czy tam. Nie, to... Ale to wobec rodziców. To taka postawa wobec świata nie jest taka o, oczywista. No, Nie wiem, ja nie lubię opowiadać jakichś takich rzeczy, bajek o sobie, jaki to jak hmm. byłem. Może byłem, może nie byłem, co to ma za znaczenie? Nie, nie wiem. Teraz mam prawie 50 lat, staję się bardzo spokojnym, porządnym obywatelem. Od czasu do czasu komuś przypieprzę na fejsie i tyle. <średziny> to trochę tak jak pana bohater w filmie, <średzy> tak. filmie prawda? Tak. Coś, coś w tym jest takiego. Więc gorąco zapraszamy wszystkich do kina na ten film. Bardzo ja, gorąco. Ja szczególnie zapraszam do Multikina, który jest partnerem tego odcinka. I bardzo panu dziękuję, że mimo tego, że nie lubi pan rozmów, <laughs> znalazł się pan tutaj i poświęcił to ja mi chwilę. Mam no, nadzieję, to za... że nie było tak źle. Było fantastycznie, właściwie żałuję, że już kończymy. Tak, dziękuję bardzo. Dziękuję.